Dziś wyruszacie w podróż ku wiedzy i niezależności. Ups, przepraszam. Młoda damo, to jest szkoła dla superbohaterów, wiesz? O, cóż, to w sam raz. Tiki, kropki. Temu miastu przydałaby się taka bohaterka jak ja. Biedronko, witaj w naszej szkole. Miło mi. Znacznie lepiej. He? Co? Więc to tutaj uczą bohaterów, co? Lepiej się odsuń, staruszku! Ten skuter nie ma hamulców! Niech ją ktoś zatrzyma! Wow, ale jazda! Hej ty, zajmij się moim skuterem, dobrze? Tak, tak. Mam nadzieję, że już nigdy nie będziemy musieli ze sobą rozmawiać. Ja też. To miejsce jest naprawdę urocze. Ale i tak przydałoby się tu małe biedronkowe przemeblowanie. Jestem pewna, że tobie też się tu spodoba, Adrian. Perfekto. Hej, frajerze! Łap! Co? Będziemy współlokatorkami? Nie mogli mi załatwić lepszego pokoju. A kim ty w ogóle jesteś? Hej, łapy precz od mojego chłopaka! Au, to boli! Aha. Jest tylko jeden sposób, żeby to rozwiązać. Nie zbliżaj się do mojej połowy pokoju. Ha! Myślisz, że mnie to powstrzyma? Zobaczymy, co powiesz na to. Uważaj, kolego! To ja rozumiem. A to jeszcze nie koniec. Co się właśnie stało? Po prostu cudownie. Myślę, że naprawdę mi się tutaj spodoba. O, muszę się pospieszyć. Otwierać, mam tu awarię. No dalej, szybciej! Przepraszam, trochę cierpliwości. Pracuję nad niesamowitym dowcipem. Spodoba się panu? Jeszcze się przekonamy. Puść mnie! To twoje ostatnie ostrzeżenie. Och, nie jest pan zabawny, panie dyrektorze. Dobra, już idę. Och, nareszcie. Zdążyłem! Panie dyrektorze, jak tam? Hardy? Nie pozwolę ci na to. Chwila, panie dyrektorze, uratuję pana! Jest pan w strasznym niebezpieczeństwie. Dziewczyny! Co wy? Wszystko zepsułaś! Och, to katastrofa! Wygląda na to, że dałaś się nabrać, Hardy. Teoria superbohaterów to taka ekscytująca lektura. Tak, nie dzięki. To powiesz na pyszne przekąski i film? To dopiero ekscytujące. Hej, widziałaś to? Przestań mi przeszkadzać, Hardy. Hardy, uspokój się. Mówiłaś coś, robaczku? W porządku, sama się prosiłaś. Chipsy szkodzą, wiesz? Ale pomogę ci się z nimi uporać. Dobra, koniec zabawy. Hej, co się stało z moim jedzeniem? To twoja sprawka? To było zabawne. O, dorwę cię za to. Ja też coś dla ciebie mam. Pa! Zabierz to coś ode mnie! To jest pyszne! A? Kto to zrobił? Żadnych materiałów wybuchowych na terenie szkoły, proszę! Ups, przysięgam, że to nie ja! Witam wszystkich na zajęciach sztuk walki! O tak, to mój ulubiony przedmiot! Chcę być pierwsza! Nie tak szybko, Hardy! Kije są zabronione w klasie! A teraz oddawaj broń! Proszę bardzo! Hardy! O
oddałam wszystko, co miałam. Bo ci uwierzymy. No dobra. Przyjdę po ciebie za chwilę, kochanie. Dobrze, biedronko. Idziemy. Ha, nie mogę uwierzyć, że dałaś się na to nabrać. A macie złoczyńcy! To był wielki błąd z twojej strony, biedronko. Au! Gratuluję zasłużonej jedynki. Sztuki walki wymagają czegoś więcej niż brutalnej siły. Dobrze, panie dyrektorze. A! To boli! Nie wolno tak robić! Hej, Hardy, wszystko okej? Au! O nie, aż tak boli? Jest tu tylko jedna mistrzyni sztuk walki. I to ja! Ups, wszystko w porządku? Nic mi nie jest chyba. To jaką ocenę dostanę? 5, co? Tak, to brzmi w sam raz. Wow, to czarny kot! Spójrzcie tylko na te słodkie małe uszka. Hej, chcesz iść na mleko po szkole? Au, to boli, wiesz? Przepraszam, biedronko, ale moje serce należy do kogoś innego. Co? Do Hardy? To niesprawiedliwe. Gotowy na zabawę? Zaraz do ciebie dołączę, kochanie. Nie mogę uwierzyć, że mnie tak zdradziłeś. Hej, Hardy, może połączymy siły? Nie mam mowy. Śnij dalej. Wolę pracować solo. Zły kotek. Idź i zastanów się, co zrobiłeś. Ale ja cię kocham. Kochasz? Mnie? Ha. Miłość jest dla frajerów. Dobra, chyba skończyliśmy. Do zobaczenia, puszku. Wiedziałam, że to się nie uda. Pomogę ci. Nie jesteś w typie Hardy. O, biedronko. Jesteś taka niesamowita. Mógłbym cię pocałować? Hihi, nie dzisiaj, wybacz. W porządku, dzisiaj piszemy test. O, uwielbiam je. I zaczynamy. Hej, wiem to wszystko. Fajnie. Przysięgam, że nigdy nie uczyliśmy się tego na zajęciach. Wielkie dzięki, baby. Nawet o tym nie myśl, Hardy. Nie pozwolę ci ściągnąć. Ale z ciebie kujon. Dobra, przestańcie pisać wszyscy. Oddajcie swoje prace. Biedronko, świetna robota. Hardy, totalna klapa. Aha. To wszystko przez ciebie. O nie, to takie smutne. Hardy to nieudacznica. Ne. Co ty powiedziałaś? Ty! Nie uciekniesz ode mnie. Gotowa czy nie? Nadchodzę. Wyłaź, ty mały kujonie. Daj spokój, Hardy. Nie róbmy nic drastycznego. Dobra, teraz to nikt cię nie uratuje. Dobra, Hardy. Czy nie jesteśmy przyjaciółkami? Nie jestem tego taka pewna. O nie. Znowu to robicie? Tym razem ci się poszczęściło, biedronko. Dobre zrozumienie chemii jest niezbędne w karierze superbohatera. A teraz powtarzajcie za mną. To ekscytujące! Tak, nie wydaje mi się. Chwileczkę. To daje mi pewien pomysł. Patrz i ucz się, kolego. Dodajmy trochę tych rzeczy. Przydałoby się też trochę tego. Ale co będzie dalej? O, już wiem! Już prawie skończyłam. Hej, potrzebujesz pomocy? Masz, sama zobacz. Aha, ups, nie mogę się teraz rozpraszać. Zmiksujmy coś pysznego dla naszego drogiego dyra. Trzeba tylko dobrze wymieszać. O, to będzie takie fajne. Jesteśmy już gotowi. Hej, chcesz spróbować mojego koktajlu superbohaterki? Będzie ci smakował, obiecuję.
Niewiarygodne. Proszę bardzo. Nie, dziękuję. Masz swoje 5+ i przestań. Ach, w końcu dzień prania. To takie ekscytujące. Ugh, co to za smród? O, Hardy, jesteś taka niechlujna. To może być zaraźliwe. Masz szczęście, że tu jestem. Fuj! Dobra, musimy to natychmiast wyprać. Hardy, w samą porę! Nie, nie zrobię tego. Ruszaj się! Ugh, dobra, zróbmy to. Nie jesteś zmęczona byciem takim maniakiem porządku? Dobra, gdzie jest proszek? O, może to się nada. Pranie jest całkiem łatwe, co? No to do dzieła. Jak długo to w ogóle trwa? Chyba już koniec. Nie. Wszystko w porządku? Tak jakby... spójrz. To był mój ulubiony super kombinezon. Teraz pewnie pasowałby na prawdziwą Biedronkę. Ale poczekaj, aż zobaczysz to. Więc jak wyglądam? Jak prawdziwa superbohaterka. To na pewno. Wtedy Bad Boy i kobieta Kot połączyli siły i... O, to takie interesujące. Co? Kto? Gdzie ja jestem? Ale pranker... Hardy! Dalej, obudź się! Dobrze, panie dyrektorze. Koniec tego. Odchodzę. Żegnaj, Hardy. Nauka jest do bani. Historia komiksów jest ważną częścią historii superbohaterów. Nie zniosę tego przedmiotu. Ale chemia, to ci dopiero coś. Chcecie zobaczyć, co potrafię? Komiksy są po prostu... Ha? Co w tym jest? Co się właśnie stało? Dostałeś nowe życie, ptysiu. Obrabowanie Drakuli we własnym domu. To będzie zbrodnia stulecia. Ale będzie łup. Nie przeszkadzaj, co? Nie rozśmieszaj mnie. Wow, spójrz na to wszystko. O-o, spójrz też na tego gościa. Dziwak. O rany, chodź do mamusi, mój skarbie. To śmie zakłócać mój sen. Wow, uspokój się, kolego. Pranker, zrób coś. A masz. To skandal. Dawaj, Hardy, pokaż mu. Au, zaczekaj na mnie. Wynoście się stąd. O rany, ledwo uciekliśmy. Ej, dlaczego tak bardzo boli mnie ręka? Tylko nie to. Ten wampir mnie ugryzł. O, pranker, nie. Nie czuję się za dobrze. Nie mogę uwierzyć własnym oczom. Hardy! To takie dziwne. A, staje się wampirem! Rani, Julek, to jest straszne! Co ja teraz zrobię? A, gorąco, gorąco, gorąco! Światło, to pali, zasłoń rolety! Jasne, kochanie. To jest dla mnie takie nowe. Wow, ale ostre! Nie panikuj, kochanie, wiem, co robić. Jesteś pewien, że to zadziała? Skoro już o tym wspomniałaś, może to zająć nam cały dzień. Lepiej użyjmy kombinerków. Nie podoba mi się, dokąd to zmierza. No, dalej! Jeszcze! I? Zadziałało? Nie! Nie poddam się tak łatwo. Pomocy! Au, chyba złamałem sobie ząb. A masz, złoczyńco. Nie, oszczędź mnie, błagam. Hajja. Hardy, uratuj mnie, proszę. Wow, ale się wyspałam. Ej ty, latający szczurze. Ani kroku dalej. Żartujesz sobie ze mnie? O, mam pomysł. Hej, Bad Boy. Hardy, obczaj tę sztuczkę. Nie może być. Teraz mam cię na celowniku. To ja chciałbym zmienić się w prawdziwego nietoperza. I co my teraz zrobimy? Mnie się pytasz? Chociaż... Ja. Robi się coraz dziwniej.
proszę bardzo. Ty też możesz latać. Wow, niesamowite. Dlaczego nikt nie ostrzega o wadach? Ha, dobrze ci tak, nietoperzu. Najlepszy łowca wampirów w Trum City nigdy nie śpi. Cel namierzony. Przygotowanie do walki. Ej, szukasz guza, kolego? Zobaczmy, co powiesz na to. Zapłacisz za to, ty klaunie. Przygotuj się na strzał z kuszy. Cóż, przygotuj się na stawienie czoła potędze mojej antywampirycznej broni. Au, moja stopa. Strasznie boli. On tak na poważnie? Myślisz, że to zabawne, co? Proszę, posmakuj czosnku. Wiesz, prawie mi go żal. Hej, nie ważcie się tak po prostu odejść. Pranker, to gada zdrowa. Sama sobie nie poradzę. Żałuj, że się teraz nie widzisz. Chodź ze mną. Tutaj, patrz. Nie ma mowy. A co z bardziej zaawansowanymi metodami? Nie mogę w to uwierzyć. Zupełnie nic. Może to wina aparatu? Mam pomysł. Chodźmy. Zostań tutaj. Zrobię dzisiaj całą robotę. Co to jest, kulika? Ups. Mój błąd, proszę pani. Jestem niezdarna. Nie rozumiem. To duch. Wiedziałem! One istnieją! Wow, jaka fajna włócznia! O, tu jest safe. Chodź tutaj. Wzywam policję. Pomogę ci, Hardy. No to ruszamy. O, to policja. Wiemy! Masz prawo zachować milczenie. Tylko skończę ostrzyć noże. Au! A, to boli! Krew, czuję zapach jedzenia. W końcu. Chodź tutaj, mój mały krwisty deserku. Dokąd idziesz? Nie ruszaj się! Hej, Dynku, może trochę odpuścisz? Tu jesteś. Hej, nie możesz przede mną uciec. Dzięki Bogu za tę poduszkę. Mam cię! Au! Hej, przestań! Wybacz, ptysiu, ale naprawdę nie mogę. Ha! Cały lepiej następnym razem. Nadchodzę. Prawie zapomniałem, że mieszkam z prawdziwym krwiopijcą. O, kiepsko to wygląda. Czego się nie robi z miłości? Hardy, mam coś dla ciebie. Hej, gdzie jesteś? O to chodziło. Mój wampir jest nakarmiony i mój palec jest na swoim miejscu. Nie ma nic słodszego niż romantyczna randka z miłością twojego życia. Gdzie jesteś, pranker? O, au! O, to boli. Podążaj za moim głosem. A co ja niby robię? To trochę niezręczne. A, tu jesteś, ptysiu. W końcu cię znalazłam. Całujesz bad boya ze wszystkich ludzi? To krok za daleko. Przepraszam, nie chciałam. Masz ochotę na ostrygi? Nie, dziękuję. Naprawdę? Ale przecież je kochasz. Cóż, przynajmniej możemy cieszyć się moim autorskim koktajlem, prawda? Mogę spróbować. To chyda! Co jest z tą dziewczyną? Ktoś zamawiał pizzę? O, wiele lepiej. Kolacja podana, kochanie. Wow, spokojnie. Cóż, smacznego dla ciebie i dla mnie. Hardy, zobacz, co znalazłam w ogrodzie. Ojejku, masz ochotę na przekąskę? Pewnie, że masz. What? Co to jest? To nasz nowy zwierzak. Nasz dom śmierdzi jak mokry pies. Ach, daj spokój, ty zrzędo. Poznajcie się. Nie lubię cię. I nie patrz tak na mnie. O nie, ci się spełnia księżyca. Wiedziałam, jesteś wilkołakiem. Przestań! Przerażasz mnie! Wkrótce będziesz czymś więcej niż tylko cykorem. Wszyscy wiedzą, że wampiry i wilkołaki są śmiertelnymi wrogami. Uff, chyba ją zgubiłem. O,
Pomóż mi, panie! Wow, co się dzieje? Mały Bobo? Co mu zrobiłaś? Możesz tak traktować swoich zwierząt. Ej, o co chodzi z tym zapachem? A, nie chciałem. Cóż, Dynio, myślę, że już czas na twój obiad. Niestety, nawet super złoczyńcy nie są odporni na upływ czasu. Hej, hej, wszystkiego najlepszego, pranker! Pomyśl życzenie. O, nie jestem już tym, kim byłem. Spróbujmy jeszcze raz. No dalej, dasz radę, pranker! Jak za starych, dobrych czasów. Mam dość tych świec. O, wow, pranker! O nie, ptysiu. Nie mam pojęcia, jak to się stało, że tak skończyłem. Tak mnie boli, gdy widzę, jak marniejesz. Ale hej, a może... Dopóki śmierć nas nie rozłączy. I jeszcze dłużej. O tak, zadziałało! Znowu jesteś młody i żwawy. Dalej, chodźmy na podbój świata! Jasne, chwileczkę. Wygląda na to, że stare nawyki nie umierają. Naprawdę? Racja. Dalej, lecimy. O wiele lepiej. Chodźmy! Jaki wielki diament! Przepraszam, panienko. Proszę tego nie dotykać. Nie ruszać się, to jest napad! Oh yeah! To jest miłość od pierwszego wejrzenia, kochanie! Wkładaj klejnoty do torby! Szybko! Oh, jaki przystojniak! Po prostu jesteśmy dla siebie stworzeni, prawda? Cóż, chodź tu, kochanie! Ej, z drogi! I nawet nie myśl o żadnych numerach! O, pusta torba! Doskonale! Dobra, czas się zmywać! Na razie, drogie panie! Po powrocie do domu prankera czekała mała niespodzianka. Piu! Te torby są ciężkie. Co? Co to jest za żart? O, kimkolwiek jesteś, zaraz oberwiesz. A kuku, pamiętasz mnie? O, pomocy! Dokąd idziesz, kochanie? Uf, chyba ją zgubiłem. Tu jest lepiej. Otwórz! To niesprawiedliwe! Zaraz, jestem w kryjówce mojego crusha. Spójrzcie na to wszystko. Musi być artystyczną duszą. O, też potrzebuję takiego plakatu. Ale co by było, gdyby... Widziałam to gdzieś tutaj. Aha! Uczeszmy się i... Wow! Co tu robi ta dziwna skrzynia? To beauty box w stylu Hardy. Nasza głupiutka mała Cornelia jest zdeterminowana, by stać się tak ładna jak Hardy Wynn. Najpierw muszę pozbyć się tych ogromnych pryszczy. Tak po prostu. Wow, to moje? Ohyda. Dobra, przejdźmy dalej. Jak na razie jest okej. Au, to naprawdę boli. Może w naszym pudełku jest coś, co mogłoby pomóc. Wysysacz wągrów? Nie, to nie może boleć. Wow, to naprawdę zadziałało. Nawet tutaj Cornelia nie może uciec od swoich kolegów z klasy i ich dokuczania. Tak, chyba mieli co do mnie rację. Wow, pranker ma tutaj ogromny arsenał. Ale czy jest coś do golenia? Topór, może być. Dodajmy trochę piany, żeby golenie było gładsze. Żegnaj, wąsiku. Nigdy cię nie lubiłam. Dobra, teraz albo nigdy. O tak, wreszcie. O, stał się jeszcze grubszy? Dobra, nie zawiedź mnie teraz, kosmetyczko. Au! O, moje oczy. Cóż, to było niespodziewane. Spójrz na to. O, o, to takie słodkie. Pranker, pranker, gdzie jesteś? Och, rany, ale się zmęczyłam. Co? Nie jest dobrze. Naprawdę sobie odpuściłyśmy, co? Tak, lepiej, żeby pranker tego nie widział. Nożyczki to za mało. Potrzebujemy do tego czegoś o wiele mocniejszego. Czegoś drastycznego. Dam radę. Jedziemy. Kałabanga! Zobaczmy teraz. Jeszcze nie koniec. Naprawdę przydałaby mi się przyjemna kąpiel stóp. Dodajmy trochę olejku do kąpieli. Właściwie dodajmy dużo. To trochę dziwne. Au, to boli!
Ups, to wcale nie był olejek do kąpieli. Co mam teraz zrobić? Mam nadzieję, że ten krem pomoże. O tak, zadziałało nawet lepiej niż myślałam. Ale nad piętami trzeba jeszcze trochę popracować. Na pewno mi w tym pomożesz, kosmetyczko. Jesteś świetną pomocą, wiesz? La 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 la. O, czerwony lakier do paznokci. Doskonale. To ulubiony kolor Hardy. I voilà, bułka z masłem. Wow, co za zapach. Opsi! Naprawdę się tam pogubiłam. Nie ma mowy, żeby pranker zakochał się w takiej niechlujnej dziewczynie. Nie, do hollywoodzkiego uśmiechu jeszcze daleka droga. To znaczy, że muszę zacząć nad tym pracować już teraz. Tu musi być coś przydatnego. Wow, to ukryta łazienka prankera. To jego szczoteczka do zębów. Dobra, zapomnij o tym na razie. Wow! Płyn do płukania ust specjał prankera? Nieźle. Co? Platynowe nakładki na zęby? To zupełnie nie w moim stylu. O, zupełnie zapomniałam. Nadal jest pudełko z kosmetykami do przejrzenia. Irygator do ust? Tego właśnie mi trzeba. Zacznijmy mycie. Nieźle. Nie ma czasu na wyjaśnienia. Musimy działać natychmiast. Hej, gdzie są moje okulary? Nic nie widzę. Uff, pomocy. Wow, znów widzę. Wielkie dzięki, kimkolwiek jesteś. Hej, Cornelia, powiedz mi, co zamierzasz z tym zrobić. Co? Tak, do ciebie mówię. Prawdziwa Hardy nie dałaby się nikomu zobaczyć z takimi brwiami. Brwi? O, masz rację. Dawno się nimi nie zajmowałam. Dobra, daj mi chwilkę. Wszystko gotowe. Kurację czas zacząć. Idealnie. O, przekąska. Na razie poczekaj tutaj, kochanie. O, jaki fajny szablon. Dlaczego wcześniej go nie użyłam? O tak, teraz na pewno się we mnie zakocha. A teraz najtrudniejsza część. Musimy stać się idealną kopią Hardy. Od czego w ogóle zacząć? A, od makijażu oczywiście. Najpierw trzeba zwilżyć tę gąbkę. Ha, jestem w tym prawdziwą profesjonalistką. Ta porcelanowo-biała skóra to znak rozpoznawczy Hardy. Wyglądasz super! Osiągnięcie idealnego tonu było dość trudne, ale Corneli się udało. Krok drugi, czerwono-niebieski cień do powiek Hardy. Użyj ładnego, grubego pędzla i dobrze nałóż. Właśnie tak. Wciąż czegoś brakuje. O tak, serca! No dalej, dalej! O, chyba będę musiała użyć drastycznych metod. Robię to dla ciebie, pranker! Au, dlaczego to musi tak boleć? O, więc to tak Hardy sprawia, że jej makijaż wygląda na rozmazany. Ach, moja miłości. Mua. Ha? Gdzie jest znak naszej miłości? Rozwiążemy ten problem jaskrawo-czerwoną szminką. Nigdy nie ukryjesz się przed moimi buziakami. Zaczynamy. O wiele lepiej. Ptysiu. O, i co, jestem teraz jak ona? A tak, zupełnie zapomniałam o włosach. Mam na to pomysł. Te farby będą idealne. Muszę tylko odpowiednio dobrać proporcje. Zobaczmy. Nie będzie nam potrzebne. Teraz miksujemy. Żegnaj, ponura stara Cornelio. Żegnaj moje stare, nudne życie. Do zobaczenia. Powitajcie, Hardy Win! O, co ja w ogóle robię? Prawie zapomniałam o najważniejszej części. Warkoczach Hardy. Cześć, prankerku. Nie. Wow! Jakie fajne pistolety. Nie, to też nic nie da. O rany, jak ja cię wcześniej nie widziałam. Chodź tu, mój drogi. I poza. Jeszcze raz. Au. Au, boli. Ale co to jest? Kolejna tajemnicza skrzynia? OMG! O, pranker będzie bardzo zaskoczony. Marzenia się spełniają. Kujonka Cornelia zmieniła się nie do poznania.
O, o! Naprawdę muszę nauczyć się chodzić w szpilkach. Ktoś idzie. Hej, ptysiu, właśnie obrabowałam dla ciebie bank. Nie, 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 trzymaj się z daleka. Oj, daj spokój, czego się tak boisz? Jej! W takim razie pozbędę się jej. Hej, hej, kochani. Nie ma mowy. Nie może być. A właśnie, że tak. Czy to oznacza, że są teraz dwie Hardy, z którymi muszę sobie radzić?